Siema, tu Selena. Nowa ja. Jak wam się podoba? Mnie bardzo. A tak, mam różowe włosy. Ci, którzy są ze mną na bieżąco na Snapie, to nie jest dla nich żadna absolutnie niespodzianka, bo Snapchat jest dla mnie jak pamiętnik. Mówię tam o wszystkim, pokazuję tam wszystko, więc Snapowicze dosłownie wiedzą wszystko. Jeśli oni czegoś nie wiedzą, to znaczy, że mało osób wie. O! W każdym razie zdecydowałam się wreszcie na taki fajny pastelowy róż. Chciałam wam zaprezentować to oddzielnym filmikiem oraz pokazać, czym zafarbowałam oraz jak pielęgnuję teraz te włosy. Na modowym YouTubie zrobiło się dosyć głośno o nowych farbach L'Oreala. Są to farby do trzech zmyć, tak dwa, trzy zmycia. Jest ich bardzo dużo. Ja od razu, jak je zobaczyłam, stwierdziłam, że ten jasno-różowy musi być mój. Ewentualnie któryś z tych odcieni niebieskiego, albo ewentualnie fioletowy. O, jeśli nie róż, to fioletowy by do mnie pasował. Kiedyś do mnie nawet za mną chodził szary, taki szary wchodzący w niebieski, ale dalej byłby to szary. Ale w ostatecznym rozrachunku zdecydowałam się jednak na róż. Kupiłam sobie dwie te farby, tak naprawdę, bo bardzo dużo się widziałam przy takich przesłanek, że jedna farba nie starczy na jedne włosy, pomimo że ja nie mam za długich, a miałam delikatnie dłuższe, jak widać, że mam troszeczkę krótsze, ale o tym zaraz powiem dlaczego. Dlatego kupiłam od razu dwie farby tego, ale okazało się, że jedna tubka jak najbardziej wystarczyła. Faktycznie nie pokryła wszystkich moich włosów, że miałam takie po prostu pasemka, ładnie to wyglądało, ale no jednak no, tą farbę zostawiłam sobie na dłużej. Stwierdziłam, że bardzo podoba mi się ten kolor i chciałabym go na dłużej zachować. W związku z czym taka farba nie może mi tutaj wystarczyć, bo jak ona tutaj starczy na 2-3 zmycia, no to troszeczkę słabo, nie bardzo, nie? A w związku z tym wyszły mi troszeczkę za ciemne niż chciałam. Chciałam jaśniejsze, bo na moich brązowych wyszedł taki trochę nie pastelowy, tylko taki troszeczkę ciemniejszy róż. Poszłam sobie potem do Rossmana i kupiłam rozjaśniacz z Joanny. Jeśli chodzi o takie odcienie blondu, to po prostu dla mnie Joanna od zawsze góruje na pierwszym miejscu. I po prostu rozjaśniłam te włosy i wyszły mi takie, przepraszam, że tak powiem, ale takie sikowate. Naprawdę tutaj wam pokażę zdjęcie. Nie podobają mi się po prostu taki blond na mnie przy każdym razie. Wyglądam po prostu jak Barbie takiej gorszej kategorii, jak kogoś, kogo nie stać na Barbie oryginalną, tylko kupuję sobie Barbie za 5 zł z bazaru. Ja tak właśnie wyglądałam, tak mi się właśnie kojarzyło, ale potem nałożyłam już tę farbę właściwą. Jest to farba ze Schwarzkopfa Life. Są dwa odcienie różowego, z tego co widziałam. To jest ten delikatnie ciemniejszy, to jest ten Cool Rose 101. Pastelowy róż, a jednocześnie ciemniejszy od jej siostry, bo występuje jeszcze taki troszeczkę jaśniejszy, delikatnie, ale obawiałam się, że ten jaśniejszy nie będzie na tyle widoczny, a mi chodziło o delikatny efekt, ale nie aż tak bardzo delikatny. I w związku z tym nałożyłam. Wyszedł mi taki ładny kolor, taki jasny róż. Jednak poszłam teraz w drugą stronę. Jak poprzednio wyszło mi za ciemne, teraz wyszły mi za jasne. Nie bardzo mi to odpowiadało, ale postanowiłam spróbować. Po całym dniu chodzenia w tym stwierdziłam, że jednak nie czuję się w tym kolorze aż tak bardzo swobodnie. Jest ładny, owszem, ale nie czuję się w nim aż tak bardzo dobrze. Więc w rezultacie przyciemnię troszeczkę, a jeszcze zobaczyłam, że ten rozjaśniacz po prostu tak mi zniszczył końcówki, które się dosłownie zaczęły sypać, że no tutaj jeszcze trochę widać te końcówki po prostu wysuszone. Na pewno wy widzicie, o, takie siano. Więc musiałam sobie je trochę podciąć. Nie podcięłam całych końcówek, bo gdybym wycięła wszystkie te suche po całości, to bym miała w ogóle krótsze, więc wycięłam tylko te, które wyciąć musiałam. A te, które zostały, to są po prostu do odratowania. I po prostu nie dość, że zostałam z krótszymi włosami, co mi się bardzo nie podobało, to jeszcze bardzo sobie włosy zniszczyłam. Dlatego też nie pojawiałam się na YouTubie, bo chciałam ten czas trochę poświęcić na to, żeby je te włosy odratować, żeby one jakoś wyglądały, bo wyglądały naprawdę okropnie. No i już więcej tego nie zrobiłam. I użyłam tym razem jeszcze raz farby, tej mojej poprzedniej, taką trochę brązową, wchodzącą właśnie w taki ciemny blond. Już bez tych takich środków niszczących włosy.
taka, która właśnie włosów nie niszczy, a nawilża, żeby je troszeczkę przyciemnić. I nałożyłam tą farbę ze Schwarzkopfa jeszcze raz, żeby tym razem wyszło mi coś bardziej takiego pośredniego, właśnie ciemniejszego niż ten drugi efekt, ale jaśniejszego niż ten pierwszy. I w rezultacie wyszedł mi w dalszym ciągu troszkę za jasny niż chciałam, ale naprawdę bardzo mi się podoba, bardzo mi odpowiada, więc już przy nim zostałam. I nie jest on na tyle tak jasny jak ta druga wersja, czyli można powiedzieć do 3 razy sztuka. Ta sprawa bardzo mi przypomniała sytuację z mego dzieciństwa, bo jak byłam dzieckiem i interesowałam się mangą, anime, oglądałam anime i oczywiście uwielbiałam Pokémony, bo wiadomo, no to kiedyś wyobrażałam sobie siebie, jakbym wyglądała jako postać z anime, bo jeszcze za moich czasów, mojego dzieciństwa nie było czegoś takiego, w ogóle dzieciak nie pomyślał, że mógłby sobie kiedyś pofarbować na kolorowo, w każdym razie nie w tym kraju, gdzieś tam za granicą i dorośli może okej, ale na pewno nie w tym kraju, żeby sobie pofarbować włosy na kolorowo, więc jedyne co zostało nam to strefa marzeń. I ja sobie marzyłam, że jeśli ja bym była taką postacią z anime, jakbym wyglądała i moja postać miałaby niebieskie włosy. Mam niebieskie oczy, dużo ciuchów w kolorze niebieskim do mnie pasuje, więc stwierdziłam, że niebieski, ja zresztą zawsze uwielbiałam niebieski, że niebieskie włosy to będzie właśnie to coś. Nawet jak grałam w Pokémony, to wyszła gra Pokémon Silver, Gold i Crystal, z czego się po prostu bardzo ucieszyłam, bo to moje ukochane edycje, ale w Crystal było można pierwszy raz wybrać płeć postaci, że nie tylko grasz chłopakiem, ale też grasz dziewczyną i jeszcze, o dziwo, twórcy dodali tam niebieskowłosą dziewczynę, która idealnie odpowiadała, jeśli chodzi o włosy, moim wtedy upodobaniom, więc stwierdziłam, że wreszcie jakaś postać z gry, z którą się mogę identyfikować. Taka po prostu anegdotka. Teraz po prostu już stwierdzam, że niebieski to nie byłby mój kolor, nie dlatego, że... Raczej nie dlatego, żeby mi nie pasował, ale dlatego, że po pierwsze za dużo osób już używa niebieskiego, nie chciałabym się dublować, co nie znaczy, że różowowłosych nie ma dużo, ale troszeczkę mi się wydaje, ja się spotykam bardziej właśnie z kolorem niebieskim niż z różowym na głowie, jeśli chodzi o farbę, a nie o perukę, więc a że różowy do mnie naprawdę bardzo dobrze pasuje, no to stwierdziłam, że zostanę przy tym różu, oleję sobie niebieski. Jeśli nie miałabym mieć różowych, to ewentualnie fioletowe, bo to są właśnie, tak jak mówię, moje kolory. Może kiedyś zdecyduję się na jakiś kolor, na jakieś fioletowe może końcówki, albo fioletowe, jak to się mówi, odrosty, tylko nie wiem, czy umiałabym to zrobić sama we własnym zakresie. Jest fajnie, bo jeszcze mi troszeczkę poza tym różem prześwitują mi jeszcze takie lekko delikatnie brązowe. Nie wiem, czy przez kamerę to widać, ale wygląda jakbym miała ni to róż, ni to brąz, albo prawie brąz, więc mi tak prześwituje i to jest nawet fajne, bo ja wolę mieć tutaj trochę ciemniej, a przy końcówkach trochę jaśniej, ale jak się odwrócę, to w ogóle mam takie refleksy, takie jasne. Nie wiem, podoba mi się. I mam nadzieję, że ja się Wam w nowym wydaniu też podobam. Bardzo się bałam, powiem Wam, bo ja jestem osobą, która się i uczy, i pracuje, i naprawdę ze względu, nawet nie na naukę, ale ze względu głównie na pracę się bałam, czy nikt nie będzie miał nic przeciwko temu, czy tfu tfu, odpukać mnie nie zwolnią, czy coś, a tu się okazuje, że nie. Ludzie zareagowali bardzo pozytywnie. Niektórzy mówili, że mi bardzo ładnie, a niektórzy po prostu olali sprawę, nic nie powiedzieli. Więc ja się naprawdę bardzo zdziwiłam. Zastanawiam się, czy mogę pójść na dalszy poziom i zrobić sobie tatuaż. Mówiąc jeszcze ostatnią sprawę o pielęgnacji. Teraz mogę się przed Wami pokazać, bo już moje włosy jako tako już wróciły do normy, bo już wyglądają dobrze, ale na początku, kiedy już zdecydowałam się, że to jest już to, tak już zostaje, wyglądały tragicznie. Po pierwsze posunęły się troszeczkę do góry, więc były po prostu jeszcze krótsze, a ja no niestety nie wyglądam aż tak bardzo korzystnie z krótkimi włosami. Kiedyś mi się krótsze bardzo podobały, teraz mam fazę na długie włosy. Bardzo bym chciała sobie je zapuścić, ale nie wiem, czy mi się uda naprawdę, bo moje włosy są bardzo oporne, jeśli chodzi o rośnięcie. Fryzjer praktycznie nie jest mi potrzebny, bo końcówki ja mogę sobie raz na rok sama podciąć i mam taką samą długość jak przez ostatnie miesiące, więc bardzo wolno mi rośnie. Te cebulki włosów i to w ogóle włosy. Jeśli chodzi o pielęgnację, spotkałam sąsiadkę, której podobały się właśnie moje włosy. Ja powiedziałam jej, no, że niestety mam jeszcze te suche końcówki, były jeszcze trochę w gorszym stanie niż teraz.
ale już o nie dbam, już mam odżywki, już tego wyglądają lepiej niż zaraz po farbowaniu. Ona mi powiedziała: słuchaj, weź sobie kup tą konkretną serię. I to, co mi poleciła, była to seria do odbudowy włosów z firmy Yves Rocher. Powiedziała, że ona nie wyobraża sobie już życia bez nich, bo one naprawdę jej odbudowały od pierwszego mycia włosy. Poleciła to innej swojej koleżance i ta wypróbowała i też od pierwszego mycia poczuła efekt. Postanowiłam kupić sobie od razu całą tą serię, z wyjątkiem tej takiej okrągłej maski, bo akurat no, nie było jej wtedy w promocji, w tym miesiącu aktualnie. Ja troszeczkę lepiej wyglądam, nie mówię, że używam tylko tego, ale zastąpiłam sobie te moje podstawowe kosmetyki do włosów właśnie tą serią i dlatego wyglądam jak wyglądam, jestem bardzo zadowolona. Pierwsze co to jest szampon, nie obciąża moich włosów. Jest to szampon odbudowujący z olejkiem jojoba, 300 ml, naprawdę bardzo fajny. Ja mam zawsze taki problem, że ja, żeby nie wyglądać na taką bardzo pucołowatą, ja muszę sobie trochę te włosy podnieść. Ja mam bardzo cienkie włosy, bardzo delikatne włosy, bardzo można powiedzieć, bardzo podatne na obciążenia, więc w związku z tym ja bardzo uważam na to, co używam. Jak używam szamponów, to takich właśnie podnoszących objętość i w ogóle nie używam odżywek, bo one zawsze mnie obciążają. Ten szampon na szczęście mnie nie obciąża, a bardzo ładnie łagodzi moje włosy. Do tego jest odżywka bez spłukiwania z tej samej serii odbudowującej z olejkiem jojoba. Obawiałam się troszeczkę tego, ponieważ tak jak mówiłam, odżywki mnie bardzo obciążają. Fajna jest też ta odżywka chyba z firmy Pantene. Ta odżywka w piance pod prysznic też bardzo polecam. Jest naprawdę mało obciążająca, gdyby ktoś jeszcze chciał czegoś innego użyć. Ale ta odżywka mnie dosyć zainteresowała pod tym względem, że faktycznie nie obciążyła moich włosów, ale no też ja już nie zważałam na to, bo przez ostatni okres od momentu przefarbowania, już tego ostatecznego, moje włosy bardzo, ale to bardzo potrzebowały odbudowy, więc guzik mnie już obchodziło, czy mi obciąży, czy mi nie obciąży. Ważne, żeby się odbudowały, a jak się odbudują, będą wyglądały zdrowiej, to wtedy będę myślała o tym, żeby je na nowo maksymalnie nie obciążać. Inne kosmetyki z tej serii, tak szybko powiem, to jest olejek odżywczy, też właśnie z tej serii odbudowy. Jego się używa po prostu się polewa na włosy przed myciem szamponem. Jakieś plus minus 10 minut. Pi razy drzwi. Jest maska odżywka bez spłukiwania, to jest odżywka na noc, że można sobie nałożyć i wyczesać i rano się wstaje z odżywionymi włosami. Powiem wam, że ona jest bardzo mocno odżywcza, ale jakby nie było z tych wszystkich produktów, widzę i czuję, że obciąża moje włosy, że moje włosy nie są puszyste rano, że są ok, odżywione, są delikatne, są w porządku, ale widać, że nie są właśnie takie puszyste, są oklapłe, są po prostu cienkie, że obciążają moje włosy, ale tak jak mówię, na czas rekonwalescencji okej, w porządku, ale w przyszłości sądzę, że tej maski będę używała najwyżej raz w tygodniu. Jeśli chcielibyście wypróbować tą serię, ale kupić chociażby jeden z tych produktów, które chcielibyście wypróbować, to ja wam gorąco polecam tą odżywkę. To jest odżywka bez spłukiwania. To jest tak, ochronne serum przeciw łamaniu się włosów z olejkiem jojoba 100 ml. Ja to dostałam za darmo, bo zrobiłam zakupy takie trochę większe, więc to był jako jeden z prezentów do wyboru. Mam sklep stacjonarny, ale postanowiłam raz kupić przez internet ze względu po prostu na gratisy, które tam oferowali, a mnie bardzo interesował właśnie, bardzo mnie interesowała ta odżywka. I powiem wam, że już ją się używa i na mokre włosy, i na suche włosy, w dowolnym okresie dnia, nocy, kiedy się po prostu chce, i powiem wam, że już jak miałam kitek założony i miałam taki po prostu końcóweczkę, taką szopkę, po prostu z wysuszonymi włosami, użyłam tego, już od pierwszego użycia poczułam różnicę, że te siano jest nie tylko mniejszym sianem, ale zdecydowanie jest mniejszym sianem. Więc po prostu to było pierwsze, co użyłam z tej serii i jestem po prostu chyba najbardziej mega zadowolona. Przy tym poczułam największą różnicę i poczułam ją najszybciej. Więc jeśli chcielibyście wypróbować tą serię, bardzo wam polecam, ale jeśli chcielibyście kupić tylko jeden z tych produktów, to kupcie sobie
koniecznie tą odżywkę, to serum. To tyle, jeśli chodzi o moją aktualną pielęgnację. Mam nadzieję, że ja te włosy utrzymam. Bardzo mi się podobają. Innym też się podoba. Nie wiem, dajcie mi znać, jakie wy byście chcieli mieć kolorowe włosy w przyszłości, czy tak jak ja wcześniej też się obawiacie tego, żeby sobie pofarbować, bo co otoczenie na to powie. No ja miałam po prostu o tyle stresującą rzecz, że ja potrzebuję pracy i nie chciałam się po prostu jej narazić, rozumiecie? To jest coś po prostu masakrycznego, a jednak ludzie bardzo dobrze na szczęście to przyjęli. To jest nie taki manifest mojego buntu, tylko na zasadzie ja się czuję bardziej szczęśliwszym człowiekiem, ja się czuję, powiem takimi potocznymi znaczeniami, czuję się mniej dla siebie toksyczna, czuję się lepiej, czuję się dobrze, mam mniej epizodów depresyjnych, bo no, bądźmy szczerzy, każdy zdrowy człowiek ma takie epizody. Jestem ogólnie bardziej zadowolona, mniej się martwię, chociaż ja się martwię dużo, ale mniej. I to jest taka moja po prostu zmiana, żeby wejść w jakieś nowe myślenie, w jakiś po prostu, jakiś nowy etap w swoim życiu. I cieszę się, że mi się to udało. Zrobiłam taki filmik, bo wiem, że ludzi interesuje to, jak inni rozmawiają po prostu o kolorowych włosach. Sama jestem widzem na wielu kanałach i sama to zauważyłam, dlatego pomyślałam sobie, po pierwsze, nagram takie coś, żeby was przygotować do tej informacji, że następne filmy już będzie robić różowo-włosa Selena, nie blond Selena. A po drugie, zauważyłam, że ludzie lubią takie filmy. Okej, kończę. Do zobaczenia na komentarzach. Pa!